zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wychodzi na to, że rząd, państwo, to jest po prostu banda debili. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które są bardzo często zdemonetyzowane. No, po odwołaniu, po 8 dniach wraca demonetyzacja, no ale niestety wtedy już nie ma oglądania. FDA, czyli Federal Drug Administration, czyli Federalne Ministerstwo Drugów, czyli no nie narkotyków, lekarz. Drugs store, no to jest sklep z lekarstwami, no ale po polsku to się tak tłumaczy, że to są prochy, powiedzmy, no a prochy to są, ma takie pejoratywne wybrzmienie, negatywne wybrzmienie, bardziej do narkotyków. W każdym bądź razie palenie, no to ludzie palą tytoń już od setek lat, tysięcy lat, niektóre te plemiona, niektóre te rejony w Ameryce. W Ameryce Virginia, tytoń z Virginii, no to były potężne pieniądze. Tytoń był, plantacja tytoniu, no to włącznie z Washingtonem, tam jest południe, dobra ziemia, wilgoć i tak dalej. Potrzeba było dużo niewolników, no ale ludzie zauważyli, że palenie nie jest takie dobre. Ludzie kaszlą, jak zaczynali palić, no to kaszlą. No ale było popularyzowane w latach 50-tych, 60-tych, to wszyscy na tych filmach palili. W latach 60-tych, 70-tych to w samolotach można było palić, później zaczęły się przedziały i tak dalej, i tak dalej. No także każdy rozumiał, że palenie papierosów, no to nie jest dobre. Szczególnie bez filtra. Nałóg był nieprawdopodobny. Te tanie papierosy w Rosji mieli tą machorkę, te takie skręty, ale wszyscy starali się dostać tego kopa od nikotyny. No tak, także nikotyna, no to dawała takiego przyjemnego kopa, a cały ta smoła, no to powodowała, że ludzie umierali na raka, no bo taka jest medycyna, czy biologia, czy ta sprawa, to jest taka, że z tego, że ze smoły, z tego dymu, to się po prostu kleją, zaklejają się te płuca i te wszystkie osady. Na tyle, ile tam tej nikotyny dojdzie, no to ludzie się lepiej czują. Dlatego część później, no to już sprzedają gumy do rzucia z nikotyną, różne naklejki z nikotyną i tak dalej, i tak dalej. A później wykombinowali właśnie te elektroniczne inhalatory, no bo to jest też w sumie to wchodzi w te płuca taki pyłek, taka mgiełka tego wszystkiego i to jest wsysane, no ale tam nie ma tego dymu, nie ma tej smoły, nie ma tej smołki. Nie potrzeba tego filtrować. Wszystkie filtry, które były robione, to właśnie po to, żeby tą smołę zatrzymać, a nikotynę przypuścić. No i to się tak rozwijało w latach, w 1998 chyba roku, no to wszystkie stany się zebrały, w sumie nie wszystkie, 46 stanów, no i zaskarżyły te kompanie tytoniowe. One wygrały tam miliardy, tam wygrały do tej pory 46 stanów, no to dostało ponad 160 miliardów dolarów w odszkodowaniach. Ten cały w Ameryce jest cały system prawny tych prokuratorów, sędziów i tak dalej, którzy oni pilnują tych miliardów, które mają wypłacone. Co roku ta cała ta sitwa rządowa dostaje 150 milionów, żeby cała ta administracja była pilnowana. 150 milionów, no to są ciężkie pieniądze. Jest znany taki przypadek w tej sprawie sądowej, no bo jest taki Dershowitz, no to on jest adwokatem, on nie mieszka w Izraelu, no ale mówią, że dobry adwokat, no to on napisał swoją opinię, no to ta opinia miała jedną stronę i się okazuje, że dostał 300 tysięcy dolarów za opinię jednostronicową. No to możecie sobie wyobrazić, ile tysięcy zostało zapłacone za
za jedną literę. No ale, ale o co to chodziło? No wszystkie te Marlboro, Pall Mall, te jakieś inne Camele, nie Camele, no to oni się zgodzili, że zapłacą to odszkodowania, no ale trzeba będzie pozwolić na to, żeby sprzedawać, tak? No bo chodziło o to, że prawnicy w Ameryce, jak skarżą tak grupowo, no to jest właśnie ta makabra, że znajdują jakąś grupę niby poszkodowanych, ci ludzie poszkodowani palili przez całe życie, oni przez pierwsze pół tygodnia, tydzień, parę miesięcy, no to charkali, kasłali, no to każdy normalny doszedł do wniosku, że ten organizm nie pozwala. No a później ci, którzy się jednak przemodli, no to już zaczęło im pasować, ta nikotyna zaczęła im pasować. I doszli do wniosku, że zostali oszukani, tak? No bo prawnicy znaleźli, że tam były jakieś wewnętrzne listy, jakieś rozmowy, że ta nikotyna uzależnia. No, trzeba być debilem, żeby nie wiedzieć, że uzależnia. No ale kto jest winny? No nie jest ten winny, który wydawał na te w Polsce, no to były sporty, nie sporty klubowe. Te Marlboro, no to były eleganckie, no to za PRL-u sprzedawali w Peweksach tam za dolary. Także ten biznes tytoniowy był potężny. W Polsce też produkowali bardzo dużo tych liści tytoniowych. No ale w Ameryce było kogo skarżyć. Także prokuratorzy, cała ta budżetówka, cała ta sitwa państwowa się zebrała i mówią, okej, to wy wypłacicie, ale będziecie mogli sprzedawać. Tylko już troszeczkę inaczej. No i zaczęli sprzedawać tyle, tylko że w międzyczasie ludzie zaczęli kombinować, co robić, żeby wyeliminować ten dym. No i zaczęły powstawać papierosy elektroniczne. No, na początku to kosztowały te papierosy elektroniczne bardzo dużo. Były takie używalne. Później robili jakieś ostatnio jednorazówki, no ale to są spore pieniądze, to kosztuje więcej niż normalna paczka papierosów z dymem, ze smołą. No, jedyna firma, która tak wzięła się za to, no to właśnie, no nie jedyna, ale jedna z firm, ten Juul, no to oni należy 30% tego Juula, który ma być nielegalny, należy do Altri, także Altria, no to sprzedaje Marlboro, no to teraz ludzie zaczną palić z powrotem te papierosy. Ale Federal Drug Administration, oni doszli do wniosku, mają taki ambitny plan, żeby zacząć likwidować nikotynę tak powoli, co roku coraz niższe poziomy, no i uważają, że mogą to jakoś zaplanować, no i ma to doprowadzić do tego, że papierosów nie będzie. Ostatnio ciekawa jest taka sprawa, że papierosy mentolowe, no to są bardzo popularne wśród czarnych z jakiegoś powodu, jakieś szpanerskie są, ten taki miętowy zapaszek, no i dużo tych palących czy niepalących, albo dużo tych, którzy palą marihuanę, zaczęło atakować murzynów. No i zabrali murzynom te papierosy mentolowe. No problem jest taki, że w niektórych tych stanach na poziomie stanowym, kiedy coś zabronią, no to zaczyna się szmugiel. Kiedy zaczyna się szmugiel, jest też przewożenie z jednego stanu do drugiego. W Nowym Jorku, może pamiętacie, to była taka sytuacja parę lat temu, że policja tam złapała jednego i tam mu Nelsona założyła, a on wykitował. On wykitował, no bo ważył ze 250 kg, miał cukrzycę, miał nadwagę, miał jakieś ciśnienie, a jego biznes no to był taki, że on jeździł ciężarówką do Virginii. W Virginii kupował papierosy, dziesiątki tysięcy sztuk, no i sprzedawał je po sztuce w Nowym Jorku. Także jak sprzedawał po sztuce, tam za 50 centów, no za dolara w sumie, czyli z paczki miał powiedzmy 20 dolarów za paczkę, płacił za tą paczkę w
w Virginii powiedzmy 6-7 dolarów, to miał potrójną przebitkę. W sklepach takich, w tych delikatesach, czy w tych kioskach z gazetami, z papierosami, to one kosztowały powiedzmy tam 16-17 dolarów. Także ci oficjalnie, co płacili te znaczki na licencję, także ci wszyscy Hindusi i Koreańczycy nie zarabiali. No i oni podkablowali na policję, mówią, tutaj taki jeden sprzedaje, nie płaci podatków, nie płaci tych zezwoleń, złapcie go. No i wtedy policja powiedziała mu, żeby poszedł, on zaczął im bluzgać, no i umarł od tego Nelsona, ale o to chodziło, że ci Hindusi, Koreańczycy nie mogli sprzedawać po 16 dolarów, no płacąc powiedzmy podatek 3, 4, 5 dolarów, no a ludzie kupowali po dolarze. No i to właśnie cały ten szmugiel w Ameryce ze stanu do stanu istnieje, jest taka makabra. No ale wracając do tej nikotyny, zaczęli właśnie, Drug Administration zaczęło atakować tą nikotynę. Nikotyna nie powoduje raka, powoduje to, że jest to zadowolenie, jest ta euforia, no ale Federal Drug Administration będzie właśnie likwidowała nikotynę, no do pewnego stopnia to jest jako narkotyk, no bo jest podobnie uzależniający jak kokaina czy heroina, no i ciężko się z tego wydobyć, no ale marihuana teraz w zasadzie w większości Stanów, no to jest dozwolona rekreacyjna, ciastka są rekreacyjne, marihuana, palenie jest rekreacyjne, no ale to powoduje, nikotyna nie za bardzo powoduje jakieś otępienie umysłowe, no a niestety marihuana powoduje to, że jednak ludzie, którzy palą, no to jednak działają na zwolnionych obrotach. Bardzo dużo w Colorado parę lat temu, kiedy zalegalizowano, no to w Colorado ilość wypadków na ulicach, na highwayach, na autostradach się zwiększyła, także to są te relacje, ta statystyka tam istnieje. No, nikotyna powoduje to, że tą nerwicę trochę uspokaja. Ludzie, którzy mają Alzheimera, czy Parkinsona, czy Tourette syndrom, no to no im tam już nic nie może zaszkodzić, także to pomaga. Ale to wszystko się wzięło z tego, że w 1998 roku były te miliardy wydane, ta umowa, a w 2009 była ustawa przez kongres, czyli zapobieganie paleniu. No i tam właśnie kongres ustanowił, że ma być redukowane, ale nie może być zabronione sprzedaży produktów tytoniowych. Jedyne co, no to można tam Ministerstwo Lekarstw może kontrolować zawartość nikotyny. No i od tego się właśnie zaczęło to. Część tych debili właśnie nie jest w stanie wybalansować tego, co jest dobre w tych papierosach, co nie jest dobre i jak to wszystko wyłączyć. No i tak jak wspominałem, każdy normalny rozumie, że palenie palenie papierosów, no to nikotyna jest dobra, a cały ta smoła nie jest dobra. No ale tak opinia jest, że po prostu można, trzeba to zniszczyć. No i dlatego właśnie między innymi marihuana. Marihuana była popierana, no bo tytoń był demonizowany, a marihuana była popularyzowana.
No i tak właśnie to się wszystko zamieniło. No chyba nie najlepiej, dlatego że jeżeli te wszystkie papierosy będą niszczone, czy tam zawartość nikotyny w tych papierosach będzie likwidowana, no to ludzie zaczną szmuglować na większą skalę. Nie wiem, czy to się uda zniszczyć to na poziomie federalnym, także że będzie coraz więcej szmuglerów między Stanami. No i wtedy wszyscy ci prokuratorzy stanowi, którzy dostają 150 milionów na kontrolowanie tego wypłacania przez firmy Marlboro czy inne, no to oni zaczną ścigać szmuglerów. No, idea jest taka, że jak nie będzie tytoniu, no to przestaną właśnie palić, ale znajdą się inne rozwiązania. Ten Juul i te wszystkie inne elektroniczne papierosy, no to była jedna wielka potęga. Teraz ludzie zaczęli kupować już te kartridże, te wstawki, czy te magazynki na zapas. Jest duży ruch, no ale to tylko dlatego, że urzędnicy po prostu wariują, mają swoje te pieniądze, pozwolili na jedno, zabraniają na drugie, taka prohibicja tytoniowa, no to nie jest najlepsza dla wolnego rynku, co jedyne powoduje, to, że budżetówka zatrudnia więcej ludzi, policja zatrudnia więcej ludzi, no i są jakieś niepotrzebne sytuacje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się ogłupić. Nadchodzą ciężkie czasy, zaczynają się ataki, morderstwa polityczne. No, w Ameryce komuniści doprowadzili do takiego rozdziału pomiędzy jedną a drugą połową, że coś jest nieprawdopodobnego, no w Japonii, że zastrzelili, no to musi być wpływ z jakiejś właśnie tych wszystkich lewaków. Ciężkie czasy nadchodzą, także głosujcie na normalnych. Przekaz dla lewaków, dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, ten człowiek po prostu doprowadza do ruiny całą Amerykę, cały świat, także za 5 miesięcy głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.